Tak. Turysta miałem, turysta. Razem z Emim. Byliśmy na Malediwach przez 3 tygodnie. Wracam do treningów już w pełnym wymiarze. Od dzisiaj. Dzisiaj nie ma szóstek, ale od dzisiaj już jakby mógł, jakby były, to bym mógł. No na spokojnie, 7 czy 8 tygodni sobie posiedziałem na siłowni. Koszulki nieco za małe już, ale najważniejsze, że już wróciło zdrowie. No i teraz nic, tylko dojść do formy i zacząć już grać normalnie. It's really nice again to be back and slowly get back in shape. But yeah, it's still I would say long way to be in 100%. But I'm happy to that I could help the team in these games and yeah, I hope it goes like this and I will be back in court in full 100%. No takie jest założenie właśnie, że na ten Rzeszów miałem być gotowy w 100%. No byłem jeszcze, że teraz na Bełchatów byłem, ale trener chyba nie chciał ryzykować. Też chłopaki dobrze grali, także nie było sensu, żebym wchodził. Ale tak, czuję się dobrze, już nic mnie nie boli, także czekam teraz na jakąś szansę trenera. I don't know how to say, not ready yet to maybe play full match. We will see in 1 week if this happens, if I have to, but until now we are playing good. Na pewno się czujemy silną drużyną i to myślę, że taką też jesteśmy. We Warszawie nie byłem, ale oglądałem w telewizji. No tam niefortunne takie akcje, które no, przeważyły na korzyść Warszawy, że oni wygrali, ale ogólnie te wszystkie mecze, które oglądałem w telewizji i byłem i w kwadracie, to myślę, że jest pozytywnie to wygląda. Na pewno potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby no, zgrać się z wszystkimi. Totti przeważnie musi się zgrywać ze wszystkimi, ale ogólnie myślę, że możemy patrzeć optymistycznie. For me, it's a good start in this team, and okay, we are still learning each other and learning how to play with each other, because it's a quite new team, and we have some new players here, and it's gonna be interesting to see the longer the season goes how our game will evolve. Chciałbym już cokolwiek chociaż porobić w pierwszej linii, bo jak trenowałem w tamtym tygodniu, to tylko w drugiej linii na zagrywce, także chciałbym chłopakom pokazać parę sztuczek w pierwszej linii i mam ten głód. Chciałbym właśnie przy kibicach szczególnie pograć. No i będę robił wszystko, żeby trener dał mi szansę. For sure, it's gonna be hard. It's in Rzeszów and it's gonna be tough game, but I think with our team we can beat any opponent and we will prepare as good as we can this week and then we will see on Sunday how it will go. Na pewno będzie trudny mecz. W Rzeszowie nigdy się nie gra łatwo. Rzeszów to też jest bardzo mocna drużyna. Myślę, że oni tak jak my potrzebują trochę czasu, żeby się zgrać i oni na pewno będą bardzo dobrze grać. Ale my się szykujemy jak zawsze na ważny mecz. Początek sezonu jest dla nas super, bo gramy z najlepszymi drużynami tutaj u nas w lidze. Myślę, że to też procentuje, bo takie trudne mecze właśnie hartują drużynę i myślę, że pokazały te wszystkie mecze, które do tego czasu graliśmy, że potrafimy przetrwać te trudne momenty i później tą przewagę, jeśli jest, to odrobić i wywalczyć 3 punkty albo wygrać mecz. Także myślę, że jest dobrze, może być jeszcze lepiej, ale to wszystko w swoim czasie. Teraz skupiamy się na Rzeszowie i tam chcemy też pokazać jak najlepszą siatkówkę, no i wygrać ten mecz. Cześć, zapraszam wszystkich na 31 października. Gramy mecz z Rzeszowem. Oglądajcie w Polsacie Sport o godzinie 14:45.